Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Z badań wynika, że około 20% populacji cierpi na różne choroby tarczycy, z czego najwięcej na niedoczynność tarczycy. Proszę powiedzieć, co to właściwie jest niedoczynność tarczycy i jak ją można rozpoznać, jakie są objawy? Niedoczynność tarczycy jest to choroba całego organizmu, tak naprawdę, która spowodowana jest tym, że tarczyca nie wytwarza odpowiedniej ilości hormonów niezbędnych do różnych procesów metabolicznych zachodzących w naszym organizmie lub jest zaburzone przekształcenie tych hormonów z formy nieaktywnej w formę aktywną. Objawy są bardzo charakterystyczne, chociaż wiele osób je również wiąże z depresją, ze złym samopoczuciem, z innymi chorobami. Objawów jest bardzo dużo, ponieważ, tak jak mówiłam, hormony tarczycy działają na nasz cały organizm. Przede wszystkim przy niedoborze tych hormonów jesteśmy przemęczeni. Mamy złe samopoczucie, wypadają włosy, jest sucha skóra. Bardzo często jest nam zimno. Również mamy problemy z zaparciami. Takie mało charakterystyczne tak naprawdę objawy, które mogą sugerować to, że coś z naszym organizmem się dzieje i wtedy faktycznie jest dosyć długa droga do diagnostyki tych chorób. I teraz, co jest przyczyną tej choroby? Jesteśmy w Instytucie Żywności i Żywienia, więc dociekam, czy żywienie ma wpływ na rozwój tej choroby? Tak, oczywiście żywienie ma bardzo duży wpływ zarówno na rozwój, jak i na leczenie chorób tarczycy. Dlaczego? Ponieważ niedoczynność tarczycy jeszcze dzielimy na zwykłą niedoczynność i chorobę Hashimoto, która bardzo często właśnie jest w tej fazie niedoczynności tarczycy. Ona tylko i wyłącznie wynika ze stanu zapalnego, który jest w naszym organizmie. Często współtowarzyszy innym chorobom autoimmunologicznym typu celiakia, cukrzyca typu pierwszego, choroby stawów, a stan zapalny bierze się zwykle z niewłaściwej diety, ze spożywaniem dużej ilości produktów prozapalnych. Przyczyną niedoczynności tarczycy jest również niedobór jodu w diecie. Teraz rzadko występuje ten niedobór jodu, natomiast ważne są inne również składniki, które wpływają na jakby przekształcanie tych hormonów i dobrą aktywację. Na pewno jakby dziedziczenie, czyli genetyka ma tutaj bardzo duży wpływ. Inne choroby autoimmunologiczne, gruczolaki, choroby nowotworowe to są główne przyczyny niedoczynności. Proszę w takim razie powiedzieć, które produkty żywnościowe, które składniki żywności są szczególnie ważne w zapobieganiu tej chorobie lub też w jej leczeniu, łagodzeniu jej skutków? W przypadku zarówno zapobiegania, jak i leczenia ważna jest całościowa dieta, która wpłynie przede wszystkim też na produkcję hormonów, ale i na samopoczucie pacjenta i lepsze przyswajanie leków, to jest ważne. Natomiast należy zwrócić szczególną uwagę na ilość jodu w diecie. Ten składnik mineralny znajduje się głównie w soli jodowanej, chociaż jej spożycie wysokie też nie jest zalecane. Przy chorobie Hashimoto trzeba uważać z jodem, bo może być etap niedoczynności lub nadczynności, a przy nadczynności ograniczamy ten składnik mineralny. Bardzo ważny jest selen, który wchodzi w skład selenoproteiny budujący hormony tarczycy, żelazo, witamina B12, która często jest niedoborowa, głównie przy chorobie Hashimoto ze względu na zaburzenia błony śluzowej żołądka, witamina A, ponieważ beta-karoten u osób chorych nie jest przekształcany w tą witaminę, witamina D, ponieważ w tarczycy znajdują się receptory tej witaminy. Jeszcze nie do końca wiemy, jak to funkcjonuje, natomiast wiemy, że jest to ważny składnik. Ogólnie ilość warzyw w diecie, błonnika pokarmowego, tych produktów przeciwzapalnych, czyli kwasy omega-3, czy właśnie w rybach morskich, w przypadku niedoczynności tarczycy polecane, czy w postaci siemienia lnianego, orzechów włoskich, czy zielonych warzyw. Wymieniła Pani całą długą listę tych składników odżywczych.
Ktoś może pomyśleć, a to pójdę do apteki, kupię sobie suplementy, będę miał to wszystko załatwione. Rozumiem, że można to wszystko, zapotrzebowania, te składniki pokryć zbilansowaną, zdrową dietą, prawda? Tak, oczywiście. Zanim sięgniemy po suplementy, faktycznie warto jest przeanalizować swój jadłospis i uzupełnić go w produkty bogate w dane witaminy, składniki mineralne, jak również białko, czyli składnik odżywczy, bo tutaj przy chorobie Hashimoto, przy niedoczynności jest na nie wyższe zapotrzebowanie. A później dopiero sięgać po suplementy. Natomiast wiele publikacji sugeruje suplementację selenu czy kwasów omega-3, bo one tak czy owak są niedoborowe w naszej diecie. Mhm. To powiedzmy teraz o tych złych składnikach, złych produktach, których należy unikać, żeby albo nie wywołać tej choroby, albo nie zaostrzyć jej przebiegu. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na skład naszego śniadania, bo to przed nim spożywamy leki na tarczycę. W takim śniadaniu powinna być odpowiednia ilość błonnika, stała ilość błonnika, ponieważ jego zmienne ilości, jego nadmiar również może wpływać negatywnie na przyswajanie hormonów tarczycy, na przyswajanie leków. Zwracamy uwagę na produkty prozapalne, czyli tłuszcze, które zawierają nasycone kwasy tłuszczowe, które zawierają kwasy tłuszczowe trans, czy kwasy omega-6 w nadmiernej ilości. Dlatego raczej zaleca się udział kwasów omega-3. Zwracamy również uwagę na odpowiednią ilość płynów, bo niedobór też powoduje obrzęki, często występujące w niedoczynności tarczycy. Odpowiednią wartość energetyczną, bo osoby z niedoczynnością często mają problem z nadwagą, z otyłością, więc nadmiar energii jest tutaj tym złym naszym składnikiem. Ale oprócz diety mamy inne jakby rzeczy, które wpływają na tarczycę, na przykład zanieczyszczenia, metale ciężkie, nadmiar fluoru, który mamy w pastach, też trwają badania na ten temat, więc ogólnie nasz zdrowy styl życia wpływa tutaj na tarczycę. Akurat te czynniki, mamy na nie wpływ niewielki, natomiast mamy wpływ na aktywność fizyczną, która jest w podstawie piramidy zdrowego żywienia, którą Instytut promuje. Proszę powiedzieć, jak aktywność fizyczna ma się do niedoczynności tarczycy? Aktywność fizyczna jest niezbędna przede wszystkim przy redukcji masy ciała, a 3/4 osób z niedoczynnością ma właśnie problem ze zredukowaniem kilogramów, mimo tego, że jedzą mało, i to jest kolejny duży błąd, bo na pewno trzeba włączyć regularne spożywanie posiłków, odpowiednią wartość energetyczną połączoną właśnie z tą aktywnością. Ale aktywność fizyczna dodatkowo przede wszystkim polepsza samopoczucie pacjenta. Myślę, że to jest najważniejsza sprawa. Zwiększa odczuwanie ciepła, poprawia gospodarkę cholesterolową, czyli lipidy, poprawia stężenie glukozy, które też często jest zaburzone. Wpływa bardzo dobrze na gospodarkę kostną, która osoby z niedoczynnością mają też większe ryzyko osteopenii, osteoporozy. Także same jakby pozytywne rzeczy, które zwiększenie tego metabolizmu, to jest podstawa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.